Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowcu informuje, że na dzień 8 listopada 1447 mieszkańców powiatu ostrowieckiego było objętych kwarantanną. Osób hospitalizowanych za to było 70. Mieszkańców powiatu z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2 odnotowano 768. Osób, które wyzdrowiały, było 159. Od początku epidemii zmarło już 25 mieszkańców powiatu ostrowieckiego. W sumie od początku pandemii koronawirusa w naszym powiecie zakaziły się już 952 osoby. Najmłodszy zakażony miał 13 lat, najstarszą była 84-letnia kobieta. Dotychczas najwięcej zakażeń dobowych było w województwie świętokrzyskim w miniony piątek, kiedy to wirusa wykryto u 1013 osób. Na kolejnej ostrowieckiej ulicy rozpoczął się remont. Tym razem drogowcy pojawili się na ulicy Dunalka. To uliczka boczna od drogi wojewódzkiej, czyli Bałtowskiej. Przebudowa tego fragmentu ma być gotowa do wiosny przyszłego roku. Bardzo dobra jakość. Nie boimy się o termin realizacji, bo termin realizacji to 3 maja 2021. Wartość tych robót to 676 tysięcy złotych. To jest spora kwota. To jest pierwszy ruch w tej okolicy, bo chcemy od czegoś zacząć i tutaj myślę, że na wiosnę mieszkańcy w pełnej klasie będą mogli korzystać już z tego pierwszego odcinka, ale nie ustajemy. Już dzisiaj mogę zapowiedzieć, że będą kolejne elementy w tym obszarze. To jest kwestia tylko dokumentacji i uzyskania pozwoleń na budowę. Przebudowa tej i sąsiednich uliczek jest konieczna. Ich dotychczasowe parametry nie spełniają obecnych potrzeb. Poza tym muszą też zapewniać bezpieczny dojazd do drogi wojewódzkiej, czyli ulicy Bałtowskiej. Wyjazd do Bałtowskiej, udrożnienie tych trzech ulic. Te ulice niestety wybudowane, albo inaczej, urządzone jako ulice przed wieloma laty. Najgorsza sytuacja na ulicy Wysokiej ze względu na szerokość tych jezdni. Niestety 40-50 lat temu, jak ludzie budowali domy, nie zwracali uwagi i te uliczki budowane wtedy, czy domy przy tych wąskich uliczkach 3-metrowych, czasem 3,5-metrowych, no dzisiaj nie spełniają żadnych warunków. Niestety mamy takich ulic nie tylko tu, ale jeszcze w innych obszarach, w innych dzielnicach. Tutaj się już nie da za wiele zrobić, bo zabudowa po lewej stronie, po prawej, więc kłopotliwe. I tu tylko od rozsądku właścicieli, od rozsądku kierowców zależy, żeby użytkować we właściwy sposób. Nowa nawierzchnia to także ukłon w stronę rowerzystów, którzy bardzo chętnie korzystają z przejazdów po tej części miasta. Jednym z elementów na przyszłość to po to, żeby takie tereny, które nie będą wykorzystywane pod zabudowę, inną udrażniać, pokazywać jako tereny dla rowerzystów. Budujemy coraz więcej ścieżek rowerowych i Ostrowiec tutaj ma bardzo silne środowisko rowerowe. Ze względu na gęstość zabudowy czasami nie ma możliwości wybudowania w takich rejonach dróg o normalnych parametrach. Prezydent Ostrowca ma nadzieję, że zmodernizowane uliczki będą szansą na rozbudowę miasta w tym właśnie rejonie. A Dunalka to nie jedyna ulica, która jest w tej chwili remontowana w naszym mieście. Wszystkie te ulice powinny być wyremontowane. Jest jakaś kolejność, jest jakiś harmonogram. Natomiast chciałoby się więcej, chciałoby się szybciej. Tam, gdzie jest dobry dostęp, tam, gdzie mamy swoją własność, nie mamy problemów z gruntami, robimy to szybciej. Tam, gdzie musimy regulować stany prawne, uzyskiwać zgody na zasiedzenia, pozwolenia, no trwa to dłużej. I tak jak mówię, miasto się przygotowuje w tym roku, też zleciliśmy kilka przetargów na dokumentacje projektowe po to, żeby w następnych latach mieć co robić. Z takich ciekawych, bardzo ciekawych rzeczy to ogłosiliśmy przetarg na drogę dojazd do tak zwanej trzeciej bramy. To jest bardzo ważny łącznik od ulicy Samsonowicza w kierunku Huty i myślę, że tutaj w połowie listopada będziemy mieli dobre informacje do przekazania dla Państwa. Na modernizowanych w tym rejonie odcinkach powstanie poza nową nawierzchnią oraz oświetleniem także kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód opadowych z pasa drogowego do cieku Dękowskiego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki prosi mieszkańców o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów komunalnych. Chodzi o jakość i terminowość. W przypadku ich udokumentowania, na przykład na zdjęciach lub filmach, prosimy o zgłaszanie takich informacji drogą elektroniczną na adres sekretariatu
smkrzemionki@smkrzemionki.pl lub osobiście w sekretariacie spółdzielni pokój numer 16. W sobotę i niedzielę młoda drużyna waterpolowa Krzeostrowiec spotkała się w ligowym meczu z aktualnym mistrzem Polski Polonią Bytom. Zgodnie z oczekiwaniami, pomimo ambitnej postawy, nasi młodzi zawodnicy nie sprostali doświadczonym waterpolistom ze Śląska i przegrali obydwa spotkania. W sobotę ulegli 5-17, w niedzielę 3-13. W drugim spotkaniu Ostrowczanie przez dwie kwarty nawiązywali w miarę równorzędną walkę. Gdyby wykorzystali stwarzane sytuacje i nie zawodzili pod bramką Polonii, wynik mógłby być bardziej korzystny, choć zwycięstwo raczej nie było w ich zasięgu. Nasi waterpoliści mieli dużo pecha w tym spotkaniu. Kilkakrotnie ich strzały trafiały w słupek lub poprzeczkę bramki gości. Polonia Bytom, pomimo tego, że od tygodnia nie ma możliwości trenowania na własnym basenie, wywiozła planowany komplet punktów z naszego miasta. Jesteśmy jeszcze w okresie takiego ciężkiego treningu. Zawodnicy są w miarę dobrze przygotowani, choć ostatni tydzień jesteśmy bez basenu, bo niestety miasto musiało go na moment zamknąć, więc bez wody trochę gorzej się gra, ale założenia są zrealizowane, 6 punktów, wracamy spokojnie do domu. To najsilniejszy rywal w naszej grupie i myślę, że jest to mistrz Polski przyszły, bo z tego, co prezentują swoją grą zawodnicy z Bytomia, to daje do pomyślenia, że oni będą najlepszą drużyną. Co do mojego zespołu, uważam, że stanęli na wysokości zadania. Jeszcze umiejętności nie są najwyższego lotu, jak nazwijmy to. Ale tak, na tą grę miało wpływ też kilka rzeczy. Nie mogłem skorzystać ze wszystkich zawodników. Część, która grała, była po chorobach, po kontuzjach. Także może te wyniki nie odzwierciedlają przebiegu gry, bo szkoda też tego, że kilka sytuacji, które powinny zakończyć się bramkami, nie skończyły się, ale wyniki są wysokie. Ale mnie gra zaczyna się coraz bardziej podobać drużyny i z tego się cieszę. Bramki dla Krzo w meczu z mistrzem Polski zdobyli Jakub Kochański 3, Maksymilian Krakowiak 2, a Daniel Idzikowski, Kacper Nadbrzuchowski i Sebastian Bartosik po jednej. Tamten zespół dużo doświadczony bardziej. U nas brakło jeszcze dwóch zawodników, którzy są chorzy i też ta ławka była mniejsza. Trzeba było bardzo ciężko chorować. No, mistrz Polski, no. Można było się spodziewać tego. Można było wziąć tak jakby w ramach treningu, lecz nie poddawając się, bo tutaj mogliśmy też przećwiczyć różne warianty, które trener gdzieś tam nam mówił. I jeśli by nie wyszło, no, trudno, no, zdarzają się błędy w sporcie, no ale jednak po to są mecze, żeby się uczyć. Celność u nas szwankuje, musimy się do tego przyłożyć, bo no, z wyniku 13-3, jeśli dobrze pamiętam, tak, 13-3, co jest, mogło być 10-6-7. Ten wynik mógłby być mniejszy, tylko no, nasza skuteczność poległa.